Magdalena Pecka. Dzień dobry i zapraszam na informacje pogodowe. Dziś nasunie się strefa frontu atmosferycznego na obszar naszego kraju. Pogodnie z przejaśnieniami i dość ciepło będzie jedynie na południu. To widzimy na załączonym obrazku. Wschód słońca, błękitne niebo tylko na południu. Przejdźmy już teraz do szczegółów i sprawdźmy, jak to wygląda na mapie pogodowej. Rzeczywiście przejaśnienia w Polsce południowej, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Natomiast w pasie centralnym i północnym zachmurzenie będzie duże i występować będą opady przelotnego deszczu lub mrzawki. Silniejsze porywy wiatru na wybrzeżu, ale także w górach do 90 km na godzinę. Ten silny wiatr również w pozostałych regionach, bo wynosić on będzie nawet 50 km na godzinę. Natomiast jutro już pochmurno w całym kraju, opady deszczu nadal. Padać nie będzie jedynie w Wielkopolsce i części województwa lubuskiego. Opady przelotnego deszczu ze śniegiem występować będą w terenach podgórskich, a wysoko w górach popada sam śnieg. Nadal silny wiatr i ciśnienie niskie, bo jutro na barometrach zobaczymy 992 hektopaskale. Czy pogoda poprawi się w następnych dniach? Nie widać tego. Kolejna strefa frontu atmosferycznego w kolejnym tygodniu i druga część nadchodzącego tygodnia będzie zdecydowanie chłodniejsza. O tym wszystkim będziemy informować. Kolejne informacje pogodowe już niebawem. Zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia. Dziękuję.